Ciekawie, z reguły to gospodarze występowali w tych barwach, a więc musimy pamiętać, że Unia Swarzędz nie klasycznie na niebiesko, tylko w strojach wyjazdowych żółte koszulki, niebieskie spodenki. Natomiast torunianie, niebieskie koszulki, niebieskie spodenki i żółte getry. I pierwszy gwizdek sędziego właśnie zabrzmiał na stadionie przy ulicy Bema w Toruniu. Aleksandrowicz teraz kontra Torunian. Maćkiewicz lewą stroną. Czeka na kolegów. Maćkiewicz blisko do Aleksandrowicza. Tam biega teraz Grudziński. Aleksandrowicz sam będzie strzelał. Uderzenie. A i tam po nodze jest gol! Patryk Aleksandrowicz. Minuta 15 tego spotkania. Patryk Aleksandrowicz. 1-0. Doświadczony napastnik drużyny toruńskiej. Zdobywa bramkę. No i będzie szansa na dośrodkowanie dla Wielkopolan. Jak teraz są to zamiecy w żółtych koszulkach. Głęboko w pole, jest zamieszanie. Czyli biją trojenie. Oj, bramka, poprzeczka i szybka odpowiedź Unii Swarzędz. 1-1 już w minucie 17. A my zerkamy, kto strzelił bramkę wyrównującą. No i Żurek, tym razem Żurek. Ależ wysoko dośrodkował, jednak do piłki do pani Trunianie. Jest bramka! 2-1 dla Elany. Znakomicie wykorzystał tą miękką rzutkę zawodnik drużyny toruńskiej. Teraz podają sobie w objęcia asystujący Żurek, a także strzelający bramkę. To zawodnik, którym 30. Cezary Michalak, zdaje się, wyskoczył najwyżej do tej piłki. I za... Niebieskie koszulki, niebieskie spodenki, żółte getry to gospodarze Elan Toruni. Dzisiaj w strojach, no, można być wyjazdowych. Również Unia Swarzędz nie na niebiesko, a na żółte koszulki, niebieskie spodenki, niebieskie getry. Tak wyglądają goście od autu Torunianie. Tomaszewski po linii do Żurka. Tomaszewski, główka i jest trzecia bramka dla Elany. Znakomicie dośrodkował Żurek. No i piłkę pewnie do siatki bija Krystian Tomaszewski, strzelając 15 gola w tegorocznym sezonie trzeciej ligi i podwyższa tym samym prowadzenie toruńskiej Elany. 50. minuta, Krystian Tomaszewski jako trzeci dla toruńskiej drużyny zdobywa bramkę w tym meczu. Żurek. Do Zamiatowskiego. I jeszcze jedna szansa na strzał i jest piłka w siatce. Patryk Aleksandrowicz, 51. minuta meczu. I mamy już 4-1 dla toruńskiej Elany. No szybko tu się zmienia wynik spotkania. Znakomite otwarcie drugiej części meczu dla gospodarzy. Unici już na własnej połowie rozgrywają piłkę. Teraz Aleksandrowicz próbował podwyższyć pressing, ale dobre podanie przez środek. Ładnie teraz ustalona akcja. Kędziora, Przemysław Kędziora z pierwszej bramki dla Unii. Teraz pada pole karne i jest 11. Faulowany w 16. Przemysław Kędziora, będzie szansa na drugą bramkę dla Unii. No niestety schował nam się. Tymczasem obserwujmy rzut karny. No, znakomicie wyczuł Mateusz Molewski, w który róg rzuci się Świtalski. Zawodnik z numerem 13 zdobywa w 69. minucie meczu drugą bramkę dla Unii. I do Zamiatowskiego. Zamiatowski, mają dużo sił w turnieju. Piętką teraz Żurek, tutaj się uskrzydla akcja. Biega pole karne, faulowany. Tak jest, będzie 11. Torunianie wywalczyli rzut karny, faulowany Bartosz Żurek. 76. minuta, Tomaszewski. Pewnie po ziemi, w lewy róg Krystian Tomaszewski. Drugi gol tego gracza w tym meczu, 5 dla Elany. Być może jeszcze stosunek bramek się tutaj trochę zmieni. Jedna próba jeszcze Unitów. Dobrze z bramki, że Świtalski faulowany po polu karnym zawodnik Unii. No i to będzie kolejny rzut karny dla gości w tym meczu. No. Molewski czy Świtalski? Molewski. Ależ obronił teraz nogami Hubert Świtalski. Widać, że... No jeszcze walka w środku boiska, strzał po ziemi, no piłka minęła, słupek blisko jeszcze, Unici byli zdobycia jeszcze jednej bramki w tym meczu, a tymczasem trzy gwizdki sędziego, koniec spotkania pomiędzy Elaną Torunią i Unią Swarzędz. Gospodarze wygrywają 5-2, imponująca wiktoria gospodarzy. Aleksandrowicz dwie bramki, Michałek jedną i Tomaszewski dwie, dla Unii Swarzędz jedną, Kędziora drugą, Molewski z rzutu karnego, tym samym
Torunianie dopisują cenne 3 punkty na swoje konto i dalej walczą o to, aby utrzymać się w tych rozgrywkach, tym bardziej, że drużyna z Kalisza straciła dzisiaj 3 punkty. Na pewno Torunianie będą teraz czekali na inne rezultaty.